No, się ma. Damian z tej strony. Obserwuję rynek suplementów diety od kilku ładnych lat i zauważyłem przynajmniej u osób poważniej zainteresowanych sportem i żywieniem gwałtowny wzrost wiedzy i kompetencji w tym temacie. Regularnie obalane są błędne przekonania, jakie niegdyś były traktowane jako pewnik. Jeszcze za czasów, gdy sprzedawca w sklepie z suplami był ostateczną wyrocznią w sprawie działania supli, a sponsorowane materiały na temat suplementacji były świętym gralem. Zresztą do tej pory jest jakoś tak, że słowo pisane zdaje się być dla co po niektórych koronnym argumentem, mimo że w dobie internetu każdy może sobie napisać artykuł i zamieścić na vlogu lub jakimś otwartym serwisie, więc nie jest to takie oczywiste. Mimo wszystko w mojej pracy spotykam się nagminnie z pytaniami odnośnie suplementacji, na które wewnętrznie reaguję przynajmniej zdziwieniem lub nieprzyjemnym déjà vu. Dziś opowiem o kilku fundamentalnych błędach odnośnie suplementacji. Zaczynamy. Dziś Punkt pierwszy: brak zrozumienia, czym właściwie jest suplement diety? No i od czego by tutaj zacząć? Może od takiej luźnej um, definicji. Suplement to dodatek uzupełnienie. Jak macie suplement do, do jakiegoś pisma, no to zazwyczaj jest to jakaś dodatkowa kartka, czy dwie, na której są jakieś tam uzupełniające informacje. Podobnie jest z suplementami diety. To są dodatkowe substancje, które wprowadzamy do naszej diety po to, żeby ją uzupełnić, wzbogacić. W momencie, jeżeli czegoś nam w, jej, w niej brakuje, sięgamy najczęściej po suplementy diety. Oczywiście nie zawsze tak jest, ponieważ mamy też do czynienia z różnymi ekstraktami ziołowymi, które mogą być sprzedawane jako suplementy diety, no i trudno powiedzieć, żeby czyjaś dieta była uboga w rodiole czy ashwagandę, dlatego no, ma za mało tam rozawinów, na przykład w, w naszej diecie, więc musimy suplementować rodiole rodiol, To już jest troszeczkę inny, inna sprawa. To już są troszeczkę inne substancje, które faktycznie przy odpowiednio dobranej dawce mogą mieć jakieś odczuwalne działanie, takie pozaodżywcze, ale w dużej mierze suplementy diety to są najczęściej yy, Substancje wyekstrahowane z żywności, po to, aby móc w łatwy i szybki sposób je uzupełnić i dobrać precyzyjną dawkę. To są suplementy diety. A teraz, jakie błędy popełniamy najczęściej, myśląc o suplementach? Otóż nadal wydaje mi się, że pokutuje takie. Yy, bardzo krótkowzroczne wzro spojrzenie na tego typu produkty, że wiecie, no, to jest na masę, to jest na rzeźbę, od tego ci urosną mięśnie, od tego schudniesz, od tamtego będziesz szybciej biegał, a od tamtego komuś skrzydła urosną. No to niestety tak nie jest. To tak naprawdę yy, ja to rozwinię w, w drugim punkcie yy, odnośnie samego działania. Ale jak już mówiłem, suplementy nie są lekami, nie są jakimiś magicznymi środkami, które sprawią, że, że coś się zrobi samo. Yy, dlatego też, yy, dlatego też często, często się spotykam z takimi dziwnymi pytaniami, jak na przykład, czy można łączyć glutaminę z kreatyną. Po prostu w większości ludzi brakuje elementarnej wiedzy na temat y, różnych substancji. Ja tutaj naprawdę nie mówię, żeby robić jakieś y, od razu robić doktorat z chemii, czy tam z biotechnologii, bo to nie o to chodzi, ale zazwyczaj po prostu to jest kwestia y, podstawowych pojęć, których uczymy się na chemii, na przykład w szkole średniej, albo w gimnazjum. Ktoś nie rozpoznaje aminokwasów, które wchodzą w skład białek. Zakładam, że jeżeli ktoś się interesuje już sportem i dietetyką, no to jakieś tam podstawy powinien wiedzieć. Dla swojego własnego dobra i dla swojej własnej wygody, oczywiście. Nie? No to tak naprawdę, jeżeli mamy kreatynę i glutaminę, gdzie mamy aminokwas oraz substancję, która znajduje się naturalnie w mięsie. I glutamina również się znajduje w mięsie, jako jeden z aminokwasów. No to ciężko powiedzieć. Naprawdę, naprawdę w tym momencie pytanie, czy można je łączyć razem, czy coś mi się stanie, jakie połączę, staje się absurdalne, bo one są połączone w normalnym jedzeniu. I tak jest z wieloma substancjami. Takie z, z wieloma witaminami i minerałami, na przykład czy mogę łączyć witaminy E z witaminą C, no a co się stanie, jeżeli, jeżeli je połączysz. Jeżeli będziesz się trzymał dawek, które, y, które są dawkami maksymalnymi do spożycia w ciągu dnia, to prawdopodobnie nic się nie wydarzy takiego, nie? Może, może się zdarzyć tak, że je uzupełnisz w swojej diecie i będzie Ci fajnie I może się okazać tak, że w sumie niepotrzebnie je brałeś i, i nic się nie stanie, nie? No dobra, ale już tutaj za, za bardzo się zagalopowuję. Generalnie brak zrozumienia czym jest suplement diety. To chodzi przede wszystkim o to, że to jest traktowane jak jedzenie. Nawet podlega pod... Yy, pod sanepid, prawda, pod GIS, a nie pod GIF, nie pod yy, instytucję zajmującą się farmacją, tylko pod instytucję zajmującą się żywnością i higieną. To już jedno powinno być jasne. Poza tym te substancje, które są legalnie dostępne w Polsce od polskich firm, znaczy od firm, które działają na terenie polskim, to jest też też, też to się łączy, tak? To one w zasadzie, w zasadzie nie spotkałem się z substancją, która by była dopuszczona i byłaby jakaś tam szkodliwa, czy miała yy, drastyczne działanie dla normalnego, zdrowego człowieka. Także przechodzimy do punktu drugiego. A punkt drugi to. Oczekiwanie działania samego w sobie. To znaczy, że suplement diety, który przyjmujemy, on coś za nas zrobi. Że przykładowo wezmę sobie białko i mi od tego białka urosną mięśnie. Albo wezmę kreatynę i urosną mi mięśnie od kreatyny, albo będę silniejszy po prostu tylko biorąc kreatynę. I to tak w bardzo małym procencie. Może być prawda, ale to są takie, no, no to, jest, to jest taka sprawa, że, że praktycznie nikt tego nie zauważy, nie? bo oczywiście, jeżeli jesteśmy na przykład em, na bardzo ubogiej białko diecie, jesteśmy niedożywieni i nagle ilość białka się w tej diecie zwiększy, bo wzięliśmy sobie odżywkę, to faktycznie mięśnie nam trochę urosną i będziemy silniejsi. Ale to nie dlatego, że wzięliśmy odżywkę białkową, znaczy, no dlatego, nie? Ale ogólnie efekt byłby bardzo podobny, gdyby po prostu w naszej diecie z normalnego żarcia była wprowadzona większa ilość białka. Odżywka białkowa to jest dodatek, to ma być dla nas po prostu wygodne, urozmaicenie albo jakiś ciekawy dodatek do, do dań, jeżeli lubimy sobie kombinować nie stanowi ona podstawy diety moim zdaniem jest to bardzo przydatny produkt ale, yy, ale ale on nie działa sam z siebie, tak. podobnie jest z kreatyną, to świetna analogia to jest taka to wracamy do pierwszego punktu jeżeli suplementy to jedzenie to sobie pomyślmy yy, pomyślmy o tym, mm, o, była kiedyś taka sytuacja, że gościu, yy, gościu gdzieś tam w necie strasznie się upierał, że kreatyna w ogóle nie działa, że on nie widzi żadnych efektów. Albo, że załóżmy, kreatyna z, yy, z firmy A na niego zadziałała, ponieważ w pół roku... Zrobił 5 kilo wagi. A potem jak zaczął brać kreatynę z firmy B to już potem mu waga nie urosła. Zatrzymał się w miejscu i koniec. I zwalał wszystko na karp tej kreatyny. A w ogóle nie wziął pod uwagę, nie wiem, nie, nie, nie mówił wtedy, czy tam nie pisał dokładnie o tym, jak wyglądała jego yy, dieta jak wygląda jego trening jakie warunki w ogóle zostały podjęte do tego, żeby miał zajść wzrost tkanki mięśniowej czy jakiekolwiek nawet jakby się zarzekał, że nic się nie zmieniło tylko ta kreatyna się zmieniła no dobrze, no to może, może po prostu miał stagnację przypadkiem nie? no nic się nie zmieniło, czyli co? nie zwiększył podaży kalorii nie może na tej samej na tym samym poziomie kalorii E, rosnąć w nieskończoność. bo inaczej e, ludzie po kroju go robiliby postępy na dwóch i pół tysiącach kalorii nie? cały czas wiadomo, że to jest absurd Tak samo tak samo jakby oczekiwać po prostu od różnych substancji działania samego w sobie. tak jak e, no wyobraźcie sobie, jakby to było, jakbyśmy patrzyli na... Jedzenie, tak jak się teraz patrzy w niektórych kręgach na suplementy i by było, że a, bo ten kurczak z Biedronki jest jakiś chujowy, że ja na nim nie urosłem, lepszy, lepszy jest kurczak z Lidla, nie? Jest bardziej anaboliczny. Czujecie różnicę? Zwłaszcza, że kreatyna i białko to nie są aż tak, aż tak drogie rzeczy żeby sypać tam nie wiem mąkę zamiast kreatyny na przykład nie? oczywiście zdarzałem się różne wały to czasami bardzo głośne ale to jest nisza a raczej w tych czasach na kreatynie nikt nie oszczędza zresztą już nawet pomijając to bardzo łatwo sprawdzić bardzo łatwo sprawdzić od czasu do czasu zdarzałem się po prostu wtopy w w różnych firmach i, i to często wychodzi jest dosyć głośno o tym i psuje się wtedy opinia, spada w sprzedaż, to nie jest fajne, nie. Więc więc wydaje mi się, że raczej producenci się pilnują. No w każdym razie yy, w każdym razie Wyobraźcie sobie właśnie taką sytuację. Tak samo, o, na przykład węglowodany, tak? No mamy węglowodany w diecie. Może być to ryż, może być to kasza, nie? Ale już węglowodany kupione u gościa w sklepie z suplementami, który powie, że te węglowodany są najlepsze, że po nich najszybciej urośniesz, bo przecież węglowodany to jest, gdy kogat nabija Ci mięśnie, daje ci siłę do, do ciężkiej pracy, do ciężkiego treningu, więc te, te węgle są najlepsze. Innych nie bierz, bo po tamtych nie, u, nie urośniesz, a po tych urośniesz, nie? No to tak samo jakbym, nie wiem, mówił, że po gryczanej kaszy, kaszy nie urośniesz, bierz tylko jęczmienną. Podobna sytuacja. Yy. Oczywiście mogą być różnice, prawda, tak? Ale w dzisiejszych czasach najwięcej to, najbardziej to różnice widać, jak ktoś na przykład wypuszcza ten produkt bardzo drogo, a są to na przykład zwykłe węglowodany, nie? Z jakimiś dodatkami, fajnie się rozpuszcza, fajnie smakuje, ale jest drogie, no bo firma. A to samo można uzyskać dużo, dużo taniej. No dobra, następna sprawa. Yy, związana z tym, z tym oczekiwaniem działania samego w sobie. Yy, żeby coś zadziałało, tak naprawdę, to jest klucz tego punktu, to, to właściwie ciało, nasze ciało wykorzystuje substancje, które wprowadzamy. Mówię tutaj teraz o substancjach odżywczych, w tym też. Tych suplementów. Jeżeli mamy niedobory, na przykład witamin, to ciało wykorzysta to, co znajduje się w suplemencie diety i uzupełni niedobory i zacznie funkcjonować dobrze. Jeżeli tych niedoborów nie ma, to witaminy z suplementu nam nic nie dadzą, ponieważ nie zostaną wykorzystane. Inna sprawa. Jeżeli na przykład przyjmujemy węglowodany w tej czy w innej formie. I mamy nadwyżkę kaloryczną yy, wprowadzoną za pomocą na większej ilości tych węglowodanów, prawda, załóżmy, nie wiem, sześć skarbo na treningu albo worek ryżu dziennie więcej, po to, żeby być na plusie kalorycznym. I teraz tak, osoba, która ciężko trenuje na siłowni, ciężko i mądrze oczywiście, Zrobi masę i będzie miała efekty. A osoba, która siedzi i napierdala, nie wiem, w gierki albo Netflixa ogląda, no to się otłuszczy. Z kolei osoba, która sobie zwiększy podaś, podaż kaloryczną i trenuje na przykład yy, biegi długodystansowe, to nie może powiedzieć, że węglowodany dały, mu, dały jej jakiś potencjał anaboliczny, bo raczej odbiegania jej mi mięśnie nie urosną. Jakoś specjalnie, chyba że siedziała na kanapie i zaczęła biegać, no ale to już pomijam pomijamy takie, takie sytuacje. Więc to jest ta sama substancja, yy, podobny poziom kalorii, ale trzy różne bodźce i trzy różne efekty. I z tym Was zostawiam w tym punkcie. Przechodzimy do następnego. Punkt trzeci. Stosowanie suplementów zanim się je pozna. Myślę, że przykładów można mnożyć albo, albo sami pamiętacie czasy kiedy. Większość z nas właściwie rzucała się na te suplementy, testowała każdy kolejny suplement, zanim tak naprawdę udało się zweryfikować najpierw teoretycznie, czyli po prostu poczytać jakieś odpowiednie źródła, czy, czy to w ogóle warto brać. A jeżeli już warto brać, to kiedy to warto brać i co trzeba robić, żeby dany produkt. Zadziałał. Kiedyś oczywiście było dużo trudniej, byliśmy bombardowani bzdurnymi reklamami, trudniej było w ogóle o dostęp do badań naukowych, ba. Właściwie yy, kiedyś, kiedyś było nie do pomyślenia, że, że, że ktoś teraz będzie się przerzucał badaniami w dyskusjach, no ale, yy, ale teraz już mamy możliwości. Warto. Sięgnąć po legitne źródła wiedzy. O tym też co nieco opowiem, no ale wiecie, generalnie to yy, takie podejście, że osłyszałem, że to i to jest fajne, bo, bo kolega, kolega brał to i urósł. Nie weźmy sobie pierwszy, lepszy Gainer. Tak, mamy trochę białka, większość to węglowodany. Taki tani geiner może jeszcze ewentualnie kreatynę yy, zawierać, co sprawia, że w sumie daje to całkiem ciekawą mieszankę do wzrostu mięśni dla osoby, która po prostu mało je i chce uzupełnić te kalorie i dorzucić coś, co jej pomoże budować masę. Chociaż akurat ja jestem wrogiem dosypywania. Kreatyny do gainerów, ponieważ potem w badaniach na, na zawartość białka wychodzą jakieś dziwne wartości. Tak naprawdę, jeżeli w gainerze jest kreatyna i zawartość białka jest badana już w gotowym produkcie, za pomocą ogólnie dostępnych metod e, opierających się właśnie na, na tą analizie e, azotu. No to, to po prostu ilość białka wychodzi zawyżona w momencie, jeżeli są dosypki kreatyny, bądź też niektórych wolnych aminokwasów. To jest tak zwany aminospiking. Można sobie o tym poczytać w internecie. Dlatego takie dziwne wstaki, gdzie macie aminokwasy, białko i kreatyna i jeszcze Bóg wie co jeszcze i tam witaminy inne wszystkie rzeczy. Wszystko się bierze do, do kupy i potem ten produkt kosztuje kilka stów, a Ty myślisz, że bierzesz sobie tego dwie miarki, nie musisz się o nic, o nic martwić, masz wszystko w jednym i y, potem najlepiej będziesz rósł, rósł. No to to jest niestety y, no trochę taki y, nie do końca, moim zdaniem, uczciwy marketing. Także takich produktów należy unikać, no ale już koniec z tą dygresją, tak? Najpierw poznajemy substancje, potem stosujemy. Ktoś Ci powie, że cynk jest dobry na pryszcze, spoko, zweryfikuj to. Znajdź chociaż film na YouTubie, który odnosi się do badań naukowych, gdzie są podane referencje, gdzie można coś zweryfikować. Ktoś ci powie, że po takiej kreatynie urósł. Dobrze. Poznaj przynajmniej podstawowy mechanizm działania kreatyny. Co trzeba robić, żeby ta kreatyna faktycznie została wykorzystana w naszym organizmie. Czy tam jakieś rzeczy też jest sporo substancji, które nie mają wystarczających dowodów na ich działanie. Kiedyś, kiedyś może zrobię obszerniejszy właśnie materiał o tym, jak szukać dokładnie yy, źródeł, źródeł wiedzy na ten temat, jak to zweryfikować itd., itd. W każdym razie, jak ze wszystkim, najpierw się edukujemy, potem dopiero wprowadzamy. Tak jak z ćwiczeniami, najpierw uczymy się techniki, a potem napierdzielamy martwe ciągi. Nie na odwrót. Martwe ciągi są fajne na robienie masy i siły, ale jak je, ich nie potrafisz robić, to sobie krzywdę co najwyżej zrobisz, a nie urośniesz. Kolejna sprawa yy, odnośnie tego stosowania, zanim się coś pozna. Bardzo często jest to po prostu strata pieniędzy, strata kasy yy, i, i to jest często bodziec. Do tego, że, że ludzie rezygnują zupełnie z siłowni. Bo nie dość, że efektów z tego niewiele. To jeszcze są w plecy kilka stówek. Raz, drugi, trzeci. Mogliby to wydać na przyjemności, albo na lepszą Michę, albo na lepszy karnet, albo na fizjoterapeutę. No, nie ma co przepłacać. Bierzemy tylko rzeczy sprawdzone. Yy... Generalnie chodzi o to, że, żeby dowiedzieć się, czy coś może działać, a potem ewentualnie, no, że może działać, mniej więcej jak to działa i kiedy jest potrzebne, a potem ewentualnie to sobie wykorzystamy, nie? Bo, bo też jest różnica. Jeżeli ktoś na przykład powie, że no beta jest spoko, bo, bo zwiększa ci wytrzymałość mięśniową, możesz dłużej biegać. Przykładowo, nie? No, no okej, okay. ktoś Ci tak powie. Gdzieś tam zerkniesz sobie pobieżnie yy, na jakiś artykuł, wyszukasz szybko, szybko. No faktycznie jest dobra, bo tam zwiększa ilość karnozyny, a karnozyna jest spoko. No i teraz bierzesz sobie beta-alaninę, zaswędział i mogą się dziać dwie rzeczy, albo faktycznie pobiegniesz dalej, bo działa efekt placebo, albo nie odczujesz żadnych efektów, bo to jest tylko jedna dawka. Zrazisz się, uznasz, że to jest kłamstwo, że wszyscy z nas, y, robią, nas robią w konia i tak A fakt jest faktem, że beta-alaninę należy brać 2-3 tygodnie przynajmniej, żeby faktycznie odczuć jakiś y, y, Nowymierny efekt, tak, bo yy, czas, czas nasycania organizmu oraz adaptacji do większej ilości betalaniny w naszym ustroju to, to nie jest jedna przyjęta dawka, trzeba ją przyjmować regularnie. To jest taki przykład, przykład po prostu, jak. Brak wiedzy może sprawić, że momentalnie odrzucimy jakąś substancję, mimo że faktycznie może być przydatna, nie? mimo że faktycznie po beta-alaninie możemy robić dłuższe, cięższe treningi, zwłaszcza jeżeli mamy akurat fazę objętościową. Yy... Inna sprawa jest taka, że nie każdy, nie, nie każdy potrzebuje jej tak naprawdę, ja, a akurat w tym momencie jej nie stosuję, bo mi nie jest ona potrzebna. Uważam, że można wydać pieniądze na coś innego, na przykład na więcej białka albo na więcej kurczaka. No. Przechodzimy do kolejnego punktu. A kolejny punkt to punkt czwarty. Czerpanie wiedzy z niewłaściwych źródeł i to się bardzo mocno wiąże z punktem trzecim, czyli stosowanie zanim się coś pozna, co zrobić, żeby poznać dobrze yy, dobrze, albo przynajmniej w podstawowym sposób, yy, co zrobić, żeby poznać daną substancję, no najpierw trochę teorii, tak? Yy, zresztą, no większość, większość procesów nauki. Zaczyna się od teorii nie bez powodu, i tutaj mamy tak. Zacznijmy najpierw od tych niewłaściwych źródeł. Pierwsze to będzie oczywiście tak zwane bro-science i mityczna szkoła na mnie działa czyli wszelkiego rodzaju eksperymenty na sobie, które bardzo często nie mają absolutnie sensu. Zwłaszcza, jeżeli ktoś nie jest wyedukowany w kwestii żywienia, nie jest wyedukowany w kwestii sportu, nie wie, w jaki sposób zachodzą adaptacje, nie ma absolutnie pojęcia na temat biochemii, yy, czy tam, czy tam ogólnie jakichś tam procesów zachodzących w naszym organizmie. I przede wszystkim to jest charakterystyczne dla osób, które patrzą bardzo wąsko, yy, zero-jedynkowo. Jeżeli coś wezmę i to na mnie zadziała, yy, znaczy i zobaczę jakieś efekty po tym, natychmiast, albo nie wiem, tam, tam sobie tydzień, dwa, to znaczy, że, że to jest dobre, a jak nie, to nie. No to wracam znowu do historii, właśnie z gościem, który uważał, że kreatyna nie działa, bo gdzieś tam miał jakąś stagnację. A to może zależeć od nie, niewystarczającej ilości kalorii bojowego treningu, albo jakiejś stagnacji w treningu, albo jakichś innych zmiennych. Sami dobrze wiecie, że cały czas stosowanie tego samego poziomu kalorii, czy tam tego samego treningu, zero, zero, załóżmy, progresji z ciężarem, czy z powtórzeniami, czy coś, nie daje efektów tak naprawdę. Albo daje je bardzo słabe i zrzucanie wszystkiego na Jakąś substancję, albo na jakąś zmienną, to może być cokolwiek, nie? Dieta od kolesia A jest do dupy, bo nie urosłem, nie? A na przykład słabo trenowałem, albo nie spałem w ogóle, bo grałem sobie w gierki w ciągu nocy, potem nie miałem siły na trening. Także zresztą też warto wrócić do tego, co mówiłem o, o tych takich trzech filarach ogólnie robienia postępów na siłowni, bo bez tego żaden suplement nam nie pomoże. Kolejna to, kolejne źródło, niewłaściwe źródło wiedzy, to alternatywne szkoły, które promują dziwne suple i kreują syndrom oblężonej twierdzy. I tak, mówię tutaj o tych tak zwanych... Niesławnych szamanach. Jeżeli macie Ziomka, który uważa się za naturoterapeutę, albo jakiegoś innego, nie wiem, samozwańczego medyka, albo może nawet jest lekarzem, tylko z jakichś dziwnych powodów odebrano mu prawa naukowe, prawa do wykonywania zawodu, a teraz próbuje się wybić na swojej rzekomej krzywdzie i sprzedaje ludziom suplementy, albo na przykład zarabia na książkach które sam napisał, czytam na innych rzeczach, kosi hajs od ludzi, którzy wierzą, że wszyscy chcą im zrobić krzywdę, a tylko on, tylko on dobry chce im pomóc. No, bo wszystkie firmy zarabiają na Was, więc są złe, ale ja zarabiam, więc jestem dobry, dlatego lewoskrętna witamina C jest zajebista, a wodę trzeba ustrukturyzować, w ogóle woda jest, woda ma tą yy, pamięć i i kumuluję w sobie złe emocje. To jest oczywiście wszystko prześmiewczo powiedziane, żeby tutaj sobie nikt nie wyciągnął z kontekstu. Robię sobie bekę. Tak, mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. No dobra. Także wszelkiego rodzaju alternatywki, jeżeli ktoś nie, nie, wiem, nie podaje jakichś sensownych argumentów w postaci też źródeł naukowych i tak dalej, to znaczy, że najprawdopodobniej pierdoli głupoty. No chyba, że to, co mówi, pokrywa się z legitnymi źródłami, a jemu się po prostu akurat nie chciało przeczytać albo przytoczyć, no to już pół biedy. Ale większość takich gości, którzy odkryła jedyną, niepowtarzalną metodę i albo, albo jedyny niepowtarzalny zestaw suplementów, który stworzy, zrobi z Ciebie zajebistego sportowca i wszyscy inni się mylą, tylko on ma rację, to najprawdopodobniej jest to ściema. Trzymajcie się od takich ludzi z daleka. Yy, kolejna sprawa. Materiały promowane przez tak zwane mlm -y. to jest bardzo podobne. MLM, czyli multi-level marketing, najczęściej tego typu firmy. Mówię tutaj o suplementacji. Nie? nie wypowiadam się o innych gałęziach, bo nie wiem, nie. Ale generalnie. Tak ogólnie, prawda, na pewno ktoś się z Was spotkał z różnymi dziwnymi gośćmi, którzy sprzedają garnki za kilka tysięcy, zachwalając, że tu musicie mieć takie garnki, bo inaczej umrzecie od niezdrowego jedzenia. Albo, albo sprzedają pościel za kilka tysięcy złotych, ponieważ jak nie będzie spać pod tą pościelą, to Cię roztocza z jedzą. Albo inne tego typu rzeczy, to to samo się dzieje. Z suplementami diety sprzedawane przez tego typu firmy, i najczęściej każda osoba, która co nieco tam już wie o suplementach, o żywieniu, o, o tym, co powinno się znajdować w składzie dobrego produktu, przeczyta sobie taki skład produktu i łapie się za głowę i się zastanawia, jak można dać trzy stówy za cukier, z odrobiną suszu, z warzyw i z jakimiś tam yy, z jakimiś naprawdę mikro ilościami. Yy, witaminy i minerałów. No. Ale oczywiście, yy, zazwyczaj narracja jest taka, że, że tworzy się wokół tego jakiś mit. Ci ludzie w ogóle, którzy, so, którzy sprzedają to wszystko, najczęściej zaczynają od poziomu zupełnie niewydłukowanej osoby i bardzo łatwo im wyprać mózg. Działa tutaj efekt tego takiego pierwszego bodźca, pierwszego yy, jakby to powiedzieć, pierwszego takiego kontaktu z czymś, no wiecie, wiele rzeczy można wy, wytłumaczyć ludziom tak, że one się wydają logiczne. Najczęściej osoby na tej samym dole, tej całej piramidy mlm to nie są ludzie źli. Oni wierzą, że naprawdę oferują świetne produkty innym osobom. Ja przynajmniej wierzę, że, że większość z tych osób jest po prostu nieświadoma, że wciskają szajs. Tylko im po prostu wyprano mózg. Spotkałem się z takimi osobami wielokrotnie. Wiem też mniej więcej, jak wygląda szkolenie w tego typu firma, firmach. Miałem do czynienia z osobami, które też, 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 też się borykały z tego typu naganiactwem i wyciąganiem po prostu kasy od nieświadomych ludzi. Po prostu. Oferują bardzo kiepski produkt za bardzo wysoką cenę, ponieważ marsza by, musi być bardzo wysoka, żeby w ogóle tą piramidę trzymać. To jest kiepskie źródło. Kolejne kiepskie źródło, chociaż już ciutkę lepsze, no ale nadal jest słabe. To są artykuły na internecie, czy tam jakieś y, inne media, które nie podają źródeł, y, lub co gorsza, bazują na Źródłach naukowych, ale stosują tak zwany cherry picking. Czyli yy, tak w skrócie, w skrócie, bo nie wszystko jest takie jasne, ale jeżeli mówimy już o takich podstawowych substancjach, mm. które są bardzo popularne i były zbadane wielokrotnie, jak kratyna, białko, jakieś poszczególne witaminy, które są obecne w, od wielu lat w suplementacji, jakieś bardzo popularne zioła, które są też obecne od wielu lat w suplementacji, czy też aminokwasy. Na to wszystko jest mnóstwo badań. Badania się układają, prawda, można je pozbierać razem i zrobić tak zwane metaanalizy. Jeżeli ktoś pisze dziwny artykuł, który obala, wszystko to, co ogólnie jest promowane i do tego załóżmy wrzuci jedno czy dwa badania jeszcze, tam załóżmy z abstraktem samym, yy, albo nie wiem, badanie jest wrzucone, ale źle zinterpretowane, a przecież większość z nas nawet nie potrafi interpretować badań. To jest trudne, wbrew pozorom to jest trudne. Yy, no to tego typu materiały są słabe. Po prostu najlepiej sobie przeczytać kilka materiałów, zobaczyć z jakich źródeł korzystają. Jeżeli to jest tylko jedno czy dwa badania i to wszystko jest takie owiane nutką tajemnicy i elitarnej wiedzy, to też moim zdaniem powinno się trzymać z daleka od czegoś takiego. Też kiepskim źródłem wiedzy są nie wszystkie, bo, bo jest jest sporo sklepów nawet internetowych, które opisy swoich produktów sprzedawanych robi w porządku, albo są one takie yy, zachowawcze i neutralne w stylu, że to jest taki taki suplement, znajduje się to i to jest w takich takich smakach. To jest ok, nie, ale w momencie, jeżeli Każdą substancję się analizuje, tak żeby wyciągnąć na Hama, na siłę i jej wzbawienny wpływ, i pokazać, że ten produkt jest najlepszy na wszystko. Ma po prostu zwykłe witaminy w sobie. Wydźwięk tego jest taki, no, no, no to, to, to jest trochę niezafajne, nie, nie? Także na to też uczulam. Tym bardziej, że mamy coś takiego jak dozwolone y, oświadczenia zdrowotne na temat jedzenia i suplementacji. Czyli można na przykład powiedzieć, że witamina C yy, wspomaga odporność przy intensywnym yy, wysiłku fizycznym oraz tuż po nim. Coś takiego mniej więcej można napisać. Nie? I to jest zgodne z, pra z prawdą i że nie wprowadzamy yy, człowieka w błąd. Ale tak naprawdę to nie jest takie proste, bo jeżeli ktoś już je dużo pomidorów, na przykład i papryki, to nie potrzebuje tej dodatkowej witaminy C. No i co z tego, że witamina C faktycznie jest potrzebna i faktycznie wprowadza, yy, wspomaga yy, odporność, skoro jeżeli mamy tej witaminy C pół grama z samego żarcia, to dodatkowy gram w kapsułce nie jest nam potrzebny. Ona się przydaje w momencie, jeżeli mamy dietę jałową, jeżeli nie wiem, okresowo jesteśmy gdzieś na wyjeździe, albo jesteśmy zapracowani i jemy, załóżmy przetworzone żarcie tylko, albo jemy samego kurczaka z ryżem, zapominamy wiecznie o warzywach, no to wtedy można sobie ten suplement wziąć. Ale nie w momencie, na przykład jeżeli mamy sezon i nie wiem jemy codziennie owoce, warzywa i, i pijemy jakieś tam soki yy, świeżo tłoczone z, z tych warzyw, no to to już jej nie jest potrzebne, ale też niepotrzebnie się rozpisuje, w każdym, znaczy rozgaduje. W każdym razie, yy, w każdym razie yy, takie, tego typu opisy właśnie, które strasznie zachwalają coś i robią z, z prostej rzeczy, mm, nie wiem, jakiś złoty środek, no to najczęściej o ile nie kłamią, bo nie można im niczego prawnie za nie można im niczego prawnie zarzucić, no to jednak jest to tak sprytnie sformułowane, że zwykłemu Kowalskiemu się wydaje, że po specjalnej mieszance witamin albo po magnezie z, z cynkiem będzie mógł konar płonąć i będzie samcem alfa. A To tak niestety nie działa. No i ostatnia sprawa. Niektóre filmy na YouTubie, które. Powiem tak, może nie do końca w branży, nie? Owszem, jak pogrzebiecie sobie w starych filmach branż, branżowych, tam sprzed pięciu lat na przykład, czy coś, to czasami się zdarza, że ktoś potrafi pierdolić głupoty na temat suplementów diety, albo nie podaje absolutnie żadnych źródeł, albo bo wiecie, no można nie podawać źródeł, tak? Yy, jeżeli ta wiedza jest. Yy, powszechnie znana, jeżeli łatwo ją zweryfikować, tak? No to wtedy można sobie to darować i nikt nie popełni błędu, ale w momencie, jeżeli jest coś nowego, jest boom na coś, nie? I ktoś tutaj opowiada o szeregu zajebistych rzeczy i nie wiem, nie wspomni nawet gdzie to, gdzie poszukać tego, prawda? Eee, gdzie poszukać w ogóle wiedzy na ten temat, czy nie wrzuci żadnego linka, no to to już jest troszeczkę słabe. Ale przede wszystkim przestrzegam przed takimi mm, filmikami na YouTubie nagrywanymi przez domorosłych specjalistów, albo co gorsza właśnie ludzi, którzy się gdzieś tam parają sprzedażą y, suplementów na własną rękę, albo podpisali umowę z jakąś podejrzaną firmą, która y, uważa, że ich jedyny zajebisty suplement ma certyfikat tajemniczych. Y, y, tajemniczych naukowców z USA, tak, tak zwani amerykańscy naukowcy, to się też spotkałem, że tam przekierowano na, na jakąś stronę czy coś, albo nie wiem, właśnie ludzie tacy, tacy szamani, czy tak dalej, tego jest dużo, nie, yy, także o ile, o ile ludzie yy, bardzo mocno związani ze sportem, zwłaszcza z siłownią, w tych najnowszych filmach już nie mogą sobie pozwolić na takie jawne walenie ściemy. To wszystko to, co jest poza tą naszą sportową bańką, może być niebezpieczne. I tak się może zdarzyć, że któregoś dnia, nie wiem, ciocia wam puści film o tym, jak to lewoskrętna witamina C uratuje świat, a ty będziesz po prostu zaczerwieniony ze wstydu. No i to by było na tyle. Tematu zdecydowanie nie wyczerpałem, bo jest jeszcze sporo do powiedzenia: na przykład o tym, skąd czerpać dokładnie źródła, nie? Albo, yy, albo jak można zmarnować kasę. Jakieś takie konkretne, praktyczne porady na temat tego, jak zmarnować sobie kasę na niepotrzebne suplementy, chociażby, nie? Yy, sporo można o tym gadać, sporo można nagrywać. Powiem Wam szczerze, że. Yy, Wydawało mi się, że ten film będzie dużo krótszy, ale znowu, znowu wyszło jak zwykle. Dlatego wrzucam w opisie tego filmu spis treści będziecie mogli sobie skakać po poszczególnych punktach, nie będzie trzeba tego słuchać od razu, w całości. Jeżeli materiał okazał się pomocny, to daj suba lajka, a w opisie filmu znajdziesz też kontakt w sprawie współpracy. No, i piszcie w komentarzach, czy robić kolejną część takiego filmu, czy nie. Na razie, hej!